Witajcie, z tej strony Daryl Śliwka. A to jest 32 odcinek z gry Disney Epic Mickey Rebrushed. I dzisiaj pokażę wam, jak przejść questa z Damienem Solonką drugim sposobem, żeby zdobyć ostatnią srebrną przypinkę w przygodowie. No więc jestem w nowej grze plus, jak widzicie, ale nie będę wam pokazywał całego przejścia gry, tylko najważniejsze momenty, które musicie wiedzieć, żeby tego questa zrobić. Także co? Bez przedłużania, zaczynajmy! Będąc w przygodowie, pogadamy oczywiście sobie teraz z Damienem. Tylko, że dialog cały skipnę, no bo to już wszystko wam pokazywałem, także... Chodzi tutaj ogólnie o to, że on chce tutaj zagadać do tej Henriety, ale nie wie, jaki prezent jej kupić. No i oczywiście lodów nie dajemy, żeby po prostu był dobry prezent dla niej. Także oczywiście gadamy sobie z nią teraz i ona będzie chciała kwiaty, po które udamy się do Oswaldowa. Dobrze, więc idziemy teraz do Clarabelli, ponieważ ona da nam wskazówki dotyczące kwiatów. Zresztą wy już to wiecie, bo pokazywałem tą część zadania. Czyli tak, musimy znaleźć 3 kwiaty. One są pochowane w różnych miejscach, także pierwszy jest bodajże tutaj. Tak, tutaj, zobaczcie. No jak już tam pamiętam to wszystko. One są w podobnych miejscach, co te skrzynki telefoniczne, także... Także to jest bardzo fajne, że musimy się tak rozglądać za nimi bardzo. Pewnie będzie drugi, dokładnie. Też obok skrzynki. I trzeci był chyba w tym otworze za domami. W sensie... Tam jak rozcieńczymy tą ścianę ceglaną, to nam się ukaże ostatni kwiat. Czyli to będzie tutaj chyba? Tak, dokładnie. I to mamy. W ogóle też tak swoją drogą był nowy patch, który wprowadził wiele nowych rzeczy. Ale to później wam o tym powiem. Okej. Okay. Czyli teraz Clarabella składa nam bukiet kwiatów. Także mając bukiet, możemy ruszyć do przygodowa, żeby dalej pomagać Damienowi. Także lecimy tam. No dobra, no to idziemy do Damiena. Mając już te kwiaty, także proszę Damien. Dajemy oczywiście kwiaty. No dobra, możemy sobie obejrzeć cutscenkę jeszcze raz. No i tak, a propos tego patcha, no to grając sobie tam, kiedy była góra Miki Śmieci, Miki Złą, przepraszam, to była taka muzyczka specjalna w tym pokoju z plamiakami, z tą pompą, która też była oryginalnie w jedynce, także... Teraz jestem ciekawy, czy normalną muzyczkę w Bagniszczu też zrobili. Przywrócili, bo też... Oczywiście niektórzy się na to skarżyli. Także... w sumie jestem ciekawy. Możemy sobie też nagrodę odebrać ze skrzyni tutaj. Skoro Damien jest już zadowolony, także... Mamy nagrodę. No i na razie, słuchajcie, nic więcej... szczególnego nie będziemy robić. Na razie skupiamy się dalej na fabule. I dopiero na Wyspie Czaszek będziemy robić taką inną rzecz niż poprzednio, także... Tam teraz się z wami spotkam. Na Wyspie Czaszki mamy bardzo łatwe zadanie. Wystarczy po prostu zignorować wszystkie maszyny, które zamieniają piratów w animatroniczne potwory. Ponieważ to sprawi, że z przygodowa piraci się nie wyniosą. A na tym nam właśnie zależy. Także po prostu tutaj musicie wszystkie te kotwice odhaczyć, żeby po prostu przejść do kapitana Haka, ignorując te wszystkie maszyny. Także... To jest tutaj najważniejsze. No więc teraz, kiedy już pokonaliśmy kapitana Haka dowolnym sposobem, ja akurat tutaj zrobiłem farbowym, to możemy teraz pogadać sobie z Damienem, ponieważ jak widzicie, piraci zostali w przygodowie, ale Damien ma dobre relacje ze swoją ukochaną, także możemy teraz z nim pogadać. Henrietta i ja mamy nadzieję żyć długo i szczęśliwie. Potrzebujemy ładnego zakątka. Domek na drzewie jest ładny, ale pełno w nim paskudnych rupieci. Mógłbyś się ich dla nas pozbyć? Okej, spoko.
Także oczywiście to już jest nowy dialog, więc go wam przedstawiłem. No i co? Swądek tutaj płacze. No, niestety kiedy chcemy zrobić to zadanie, to nie możemy tego uznać za taką całkowitą drogę farbową, ale... No, czasem trzeba się poświęcić dla przypinki. No, jak wiadomo, nigdy wszystko idealne nie jest. No, chyba że po prostu robimy drogę farbową. Tak, po prostu farbową. No dobra, ale już mamy wyczyszczone śmieci. Dziękuję za uprzątnięcie śmieci. Henrietta i ja uwielbiamy to miejsce. O, no i super. I co, przypinka? Chyba jeszcze nie, chyba coś jeszcze trzeba zrobić. Z tego co mi się wydaje. Gra. No. O, dobra. Okej, no to wejdźmy do środka. Okej, co tam? Dobrze nam tu schenią. To cudowny zakątek. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Potrzebujemy tylko jednej małej rzeczy, aby uczynić z tego miejsca prawdziwy dom. Co to jest, słodziaszku? Chciałbym powiesić na ścianie maskę Tiki. Aha. Parapetówka. No dobra, to zobaczmy, czy na przykład Tiki sam nie będzie miał maski Tiki. Zobaczmy. U niego w sklepiku. Jest, dobra. Po prostu sobie mogę ją tak wziąć, czy... Co? No, chyba tak. Po prostu tak za darmo jest. Dobrze. Czyli wracamy do Damiena teraz. I on nam da nagrodę, mam nadzieję. Że to wszystko już. Bardzo dziękuję za maskę Tiki, Miki. Cudowne linie. Przyjmij tę przypinkę z moimi podziękowaniami. Dokładnie. Czyli mamy ostatnią 20 srebrną przypinkę. Także misja ukończona. Możemy też zobaczyć, czy już na pewno wszystko w kolekcji. Tak, wszystkie przypinki, wszystkie grafiki koncepcyjne. Także słuchajcie, mamy grę na 100% oficjalnie. Zatem będzie jeszcze jeden odcinek bonusowy, w którym pokażę wam wszystkie te przypinki i grafiki koncepcyjne przede wszystkim, ponieważ ich jeszcze wam nie pokazywałem. Sam w sumie ich też nie przeglądałem, także będzie to też dla mnie takie nowe doświadczenie. Także co, mam nadzieję, że taki odcinek troszeczkę poradnikowy wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. No a ja spotkam się z wami w następnym odcinku na moim kanale, także trzymajcie się i cześć!